Reprezentuje pan republikanów w województwie kujawsko-pomorskim. Jest pan tutaj pełnomocnikiem. Tak, zgadza się. Od sierpnia pełnię tę funkcję dla Stowarzyszenia Republikanie. Od zeszłego roku, od września dokładnie, jestem również koordynatorem lokalnym akcji Zmieleni.pl Pawła Kukiza. Teraz przyłączają się państwo do Jarosława Gowina. Zgadza się. Jest nam blisko do inicjatywy Jarosława Gowina. Mamy wspólne wartości. W niektórych sprawach może inaczej, na niektóre sprawy może trochę inaczej patrzymy, ale myślę, że takie porozumienie szersze jest potrzebne dla dobra Polski. Jest wam wszystkim po drodze. Dokładnie. Idziemy po to, żeby Polacy nie musieli wybierać pomiędzy, jak to niektórzy mówią, dżumą a cholerą. Chcemy być alternatywą, chcemy być przede wszystkim bliżej zwykłych ludzi i z nimi się spotykać. I to właśnie robi pan Jarosław Gowin. To robimy też my, republikanie. O nas jest trochę mniej jak na razie słychać. Wiadomo, nie jesteśmy tak popularni jak postać Jarosława Gowina, ale myślę, że z czasem, dzięki aktywności ludzi zaangażowanych w ten projekt, w tę inicjatywę, będą pojawiały się sukcesy. Jaki przekaz do państwa trafia po dzisiejszej konwencji? Jesteśmy pełni wiary i optymizmu. Zostały tutaj poruszone te kwestie, które na przykład Platforma poruszała na początku swojego istnienia. Taki powrót do korzeni, tak? Dokładnie, a o których niestety zapomniała, odsunęła się zupełnie od ludzi, jakby żyje w zupełnie innym świecie, a to nie na tym rzecz polega. Ja wiem, że politycy nie mogą non-stop przebywać wśród zwykłych ludzi, ale powinni słyszeć ten głos ludzki. No bo jest przecież powiedzenie, głos ludu głosem Boga. No i nie można o tym głosie biegnącym od zwykłych obywateli zapominać. A ostatnie wydarzenia, na przykład odrzucanie wniosków o referenda, które są głosem obywateli, powoduje, że politycy... Chcecie się temu sprzeciwić? Własnym postępowaniem, głosem, staniecie do wyboru? Dokładnie tak. Jak na razie nad tym wszystkim zastanawiają się osoby w centrali. Tutaj pan Jarosław Gowin też się zastanawia, czy zbudować partię, czy to ma być partia, czy może coś innego. No jak tutaj słyszeliśmy, do 10 grudnia bodajże ma się to wszystko wyjaśnić i wtedy będzie wiadomo, jak będzie wyglądał ten przyszły projekt polityczny. Wasze środowisko kojarzone jest z taką analityką, jakby powiedzieć, legislacją szeroko rozumianą, takimi pracami na rzecz pogłębiania ustaw. Jaki wasz wkład będzie w tym projekcie? Nasz dotychczasowy lider, Przemysław Wipler, zgłasza mnóstwo inicjatyw. Jest bardzo aktywny, w zasadzie nie ma tygodnia, żeby jakąś inicjatywę, w coś nie był zaangażowany. Teraz troszeczkę mniej chyba będzie. Nie, to znaczy ja powiem tak, był okres taki, wiadomo, po tym, nazwijmy to może... Incydencie, niemiłym wydarzeniu, które miało miejsce w Warszawie. Był okres taki, że on się skupił tylko i wyłącznie na tym, bo to zaburzyło trochę jego funkcjonowanie, ale już teraz wraca do tego, co lubi robić, do tego, co mu dobrze wychodzi. No i po prostu walczy o rzeczy, które są ważne dla zwykłych obywateli. I tak właśnie chcemy my postępować. Republikanie powstali po to, żeby dbać o dobro wspólne. No i myślę, że wszyscy muszą być zaangażowani w pracę, żeby to dobro wspólne było dla nas wszystkich dostępne.